pierwszym sezonie Krajowej Ligi Zapaśniczej zapaśnicy AZ Supra Broker z Wrocław nie radzili sobie najlepiej, ale szybciutko się poprawili i w kolejnych rozgrywkach w drugim sezonie, w obecnym sezonie cały czas krążą od zwycięstwa do zwycięstwa, przed nimi półfinały, czyli najważniejsze mecze, a o zapasach rozmawiamy z prezesem i trenerem AZ Supra Broker z Wrocław, Józefem Traczem. Na początek chciałbym zapytać, jak by pan ocenił kondycję zapasów jako dyscyplinę? Czy jest ona lepsza w porównaniu sprzed 2 lat, kiedy startowała Krajowa Liga Zapaśnicza? Uważam, że tak, z tego względu, że nasi zawodnicy zdobywają medale na arenie międzynarodowej. Liga Zapaśnicza wniosła duże poruszenie i nie tylko startują zawodnicy z Polski, ale też zawodnicy z zagranicy, którzy mają osiągnięcia na arenie międzynarodowej i też dlatego podnosi się poziom zapaśniczy. Ma pan takie wrażenie, że ta Krajowa Liga Zapaśnicza to był taki strzał w dziesiątkę, że właśnie tego było trzeba, bo to właśnie jest takie ogromne zainteresowanie i mediów, i kibiców, no i samych zawodników. Tak, zapasy pokazywane są w telewizji przy okazji Igrzysk Olimpijskich, jak są medale zdobywane i przy okazji Mistrzostw Świata. Głośno jest około 2 miesięcy, a no później jest cisza i liga powoduje to, że zapasy są popularne, mamy swoich kibiców, duża oglądalność jest w telewizji, dzieci zapisują się na zajęcia ogólnorozwojowe z zapasów, rodzice też oglądają i też zachęcają swoje pociechy do uprawiania tej dyscypliny i oby tak dalej. Czyli rozumiem, że nie ma takiego problemu, że tej młodzież się garnie do tego sportu, mimo że no nie bije rekordami popularności. Oczywiście, zapasy to jest taka dyscyplina, która potrzebuje mieć odpowiednią salę gimnastyczną, tak zwaną salę zapaśniczą, potrzebuje mieć matę i nie jest to takie proste. Ale liga spowodowała to, że jednak ludzie nas zauważają, bo jednak jest głośno, no i w tym roku osiągamy sukcesy. Zgodzi pan się z tym, że zapasy to są takie fundamenty pod nawet inne sporty ogólnorozwojowe, że zapasy, jeżeli ktoś trenuje zapasy, to właściwie może sobie poradzić chyba w każdej dyscyplinie? Uważam, że tak, bo dyscyplina zapaśnicza jest ogólnorozwojowa, zapaśnik musi być mieć kondycję, sprawny gimnastycznie, akrobatycznie, to jest koordynacja ta przestrzenna, musi być wyszkolony technicznie i to wszystko musi być siłą poparte. Także to są podwaliny, można powiedzieć, pod każdą dyscyplinę sportu. I chciałem tylko powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych zapasy są w programie nauczania podstawowego. To w sumie w Polsce, jakby takie coś było wprowadzone, również nie byłoby to złym pomysłem. Mamy taki program, który prowadzi Andrzej Supron i także w Polski Związek Zapaśniczy Mata w każdej szkole. Są organizowane uproszczone zapasy dla dzieci. Później jest na koniec roku w Warszawie turniej finałowy. Myślę, że dotarliśmy już do wielu szkół i chciałoby się, żeby te zapasy były w programie nauczania obowiązkowe. Mówimy o tym, że zapasy są fundamentem pod inne dyscypliny i mamy tutaj przykład Damiana Janikowskiego, który no, zakończył przygodę z zapasami, takimi stricte zapasami, przeniósł się troszeczkę na MMA i odnosi tam sukcesy. Jest pan tym zaskoczony? Nie, no nie jestem zaskoczony, bo Damian był wybitnym zawodnikiem w zapasach, osiągał wiele sukcesów. I z dużym powodzeniem daje sobie radę w MMA i myślę, że jeszcze często będziemy oglądać Damiana, jak wygrywa i zdobywa osiąga wielkie sukcesy w tej nowej dyscyplinie. Wielu zawodników z zapasów z stylu klasycznego, stylu wolnego przeszło do innych dyscyplin i z dużym powodzeniem dają radę. Nie było pomysłu, żeby Damiana Janikowskiego zakontraktować na jedną walkę w AZ Supra Brokers, na jeden mecz? No, rozmowy były, tylko że Damian był akurat w tym momencie, gdzie powstała liga. Damian był w okresie jakby przeprowadzki do Warszawy i miał jakby głowę trochę zajętą tą nową dyscypliną, sprawami organizacyjnymi. No i niestety nie doszło do sfinalizowania, powiedzmy, nawet jednej walki w naszej drużynie. Ale mam nadzieję, że... No właśnie, temat zamknięty? Że temat nie jest zamknięty, bo Damian jest otwarty. My jesteśmy też otwarci, żeby
po prostu taką, przynajmniej jedną walkę Damian spróbował stoczyć w naszej lidze, w Krajowej Lidze Zapaśniczej. Właśnie, mówimy o Krajowej Lidze Zapaśniczej. W poprzednim sezonie wrocławskiemu zespołowi nie poszło najlepiej. Mówi pan, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, trzeba czekać, pracować. No i są efekty, tak? 6 zwycięstw w tym sezonie, niepokonany zespół wrocławski. Tak, są efekty. W ubiegłym roku walczyliśmy zawodnikami tylko z krajowymi. Jednak to nie wystarczyło, choć mecz nie wystarczyło, żeby osiągać sukcesy. Mecze były wyrównane, ale jednak nie naszą korzyść. W tym sezonie wzmocniliśmy drużynę o zawodników zagranicznych, kobiety i mężczyźni. No i są efekty. Wygraliśmy 6 pojedynków, zdobyliśmy pierwsze miejsce w grupie i czekają nas play-offy. Czy zespół wrocławski stać na złoto? Jest w stanie bić się o złoty medal i zdetronizować obecnego mistrza? Jeżeli zawodnicy będą w dobrej formie, w dobrej kondycji, mamy 2 mecze półfinałowe, pierwszy u siebie 28 lutego, drugi 2 marca w Radomiu z tą drużyną i jak nic nie stanie na przeszkodzie, to uważam, że powinniśmy z Piotrkowym Trybunalskim spotkać się w finale. Pan tutaj podpowiada, jest odpowiedzialny za działania organizacyjne, również trenerskie. Nie ciągnie na matę, żeby jeszcze gdzieś tam troszeczkę powalczyć? Ja jestem cały czas w treningu i szkole zawodników pomagam i trenerowi głównemu WKS-ie Śląsk Wrocław Andrzejowi Maksymiukowi i trenerowi drugiemu Julianowi Kwitowi, który zajmuje się grupą juniorów i kadetów. Wspólnie prowadzimy treningi, no i doszła mi organizacja, czyli cała organizacja Ligi, Krajowej Ligi Zapaśniczej. To może wtedy właśnie zrobić taką pokazowy mecz, którym byłby i Damian Janikowski, i pan by zawalczył. Można coś takiego stworzyć. Planowany jest w ogóle turniej międzynarodowy, Polska najlepsza drużyna i drużyna niemiecka. Myślę, że po finałach Krajowej Ligi Zapaśniczej dowiemy się, kiedy ten mecz odbędzie się i gdzie się odbędzie. Tutaj mówimy na razie o jednorazowym meczu, a jakaś większa współpraca z Europą, bo już wiemy, że z Europy docierają sygnały, że podoba się ta Krajowa Liga Zapaśnicza. Tak, jest bardzo duże zainteresowanie w Europie i nie tylko w Europie, bo też Amerykanie oglądają naszą ligę, bo jednak w Stanach zapasy są bardzo popularne. No jest przymiarka, żeby powstała Europejska Liga Zapaśnicza i jest bardzo dużo drużyn zainteresowanych, przede wszystkim Niemcy, Węgrzy, Czesi, Chorwacja, cała Skandynawia. Także to, że powstała Krajowa Liga Zapaśnicza w nowej formule, bo jednak formuła jest taka 3-3, czyli 3 klasyków, 3 wolniaków i 3 kobiety walczą w jednym meczu. Podoba się i kto wie, czy w przyszłym roku albo za 2 lata będziemy już oglądać Europejską Ligę Zapaśniczą. I tak już na koniec, czego można życzyć ogólnie zapasom, myślę, że też wrocławskiemu klubowi w najbliższej przyszłości? Zapaśnikom się życzy połamania karku. A no przede wszystkim zdrowia, no bo zawodnicy wiedzą, co robią. Jeżeli nie ma po drodze niespodziewanych kontuzji, to wszystko będzie dobrze. Tu może połamania karku nie, ale faktycznie zdrowia, tego życzymy. Dziękujemy bardzo. Józef Tracz, trener i organizator, prezes AZ Supra Broker Wrocław, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.